Żeby móc obniżać podatki, najpierw trzeba móc obniżyć wydatki. U nas niestety jest dużo chętnych do obniżania podatków, do rozmowy o wydatkach jest znacznie mniej, a to są dwie strony tej samej monety. Jeżeli spojrzymy na nasze wydatki, tutaj warto nie mówić o procencie PKB, to jest ponad 40% PKB, a bardziej obrazowo w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Polskie państwo w 2014 roku wydawało prawie 20 tysięcy złotych na każdego mieszkańca, w tym roku będzie to pewnie już powyżej 20 tysięcy. Na co idą te pieniądze? Przede wszystkim idą na emerytury. Kojarzymy podatki, wydatki publiczne z administracją, ale administracja to dopiero 6 czy 7 pozycja wydatkowa. Około 6 tysięcy z tych prawie 20 tysięcy złotych to są wydatki na emerytury. Jeżeli porównamy się do krajów naszego regionu, to te wydatki są relatywnie duże. Nie mamy tak dużo osób w wieku 55 czy 60 plus, czy raczej może 65 plus, to jest najlepsza grupa porównania, a pomimo tego wydatki w relacji do PKB na emerytury w Polsce są wysokie. Jeżeli chodzi o inne duże pozycje, no to potem jest służba zdrowia, edukacja, to jest około 2000. Mówiliśmy o długu publicznym. Dług publiczny, koszty jego obsługi, czyli odsetki, które spłacamy od już zaciągniętych długów, to jest około 1000 zł. No i też około 1000, trochę poniżej, są wydatki na administrację publiczną. Także emerytury to jest około 6 tysięcy, administracja publiczna to jest około 1000 zł.